Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ghost Mikus, a to jest nowa, u mnie przynajmniej na moim kanale, nowa gra SimCity. To jest jej najnowsza odsłona. W tej chwili prezentuję wam moje drugie miasto na serwerze. Tutaj głównie postawiłem na wydobyciu, na przemysłowym. Tu mamy dwie kopalnie, mamy tu kopalnię węgla oraz rudę. Muszę trochę ściszyć głośność, bo mnie nie będzie po prostu słychać. A tego bym nie chciał. Miasto mi się bardzo dobrze rozwija, niestety mieszkańcy sami po prostu nie chcą się rozbudowywać. Tutaj postawiłem trochę skateparku czy coś takiego, jakiś parków, nie parków. No i tu mi się zaczęło, tu gęstość zaczęła wzrastać. No, to jest tak. Bo jest trochę wyższa niż poprzednio, niż na przykład tutaj, tak? Tutaj, no, też idzie do przodu, ale nie jest to samo co tam. Tu mam moją taką małą, mniejszą dzielnicę mieszkaniową. W sumie można tu postawić poparcia 88%, no nie jest źle. Zdarzyło mi się, że miałem nawet 49%. Tu ktoś coś ode mnie chce. Port handlowy. Tu jest port handlowy? Nie. Gdzie ja patrzę? Tu jest port handlowy. Ale dla mnie mi nie jest potrzebne, bo ja mam tutaj skład, który na razie nadąża. Rozbudowałem go. Mogę kliknąć. Zobaczymy jak wygląda. Postawić drugą, tak, można by postawić drugą kopalnię rudy, ponieważ mam tej rudy sporo. Tutaj postawimy Już powinno za chwilę.
prywatnie. Nie. Jeszcze. Jeszcze nie mogę. Ale mi tak jest. Czekamy jeszcze. Najwyższy budynek. Najwyższy budynek. Chcecie teraz specjalnie oczywiście. Dance co, a fucking gunny! Step one. Dobudowałem wam już, nie możecie na nic narzekać. Schwabe Arpen! Tu idą. Nie, kto to jest? Muszę budować. Muszę się dać, ale mogę budować. Czego tu chcesz? Nozzled, herbert terrible itchy, yumpura, sajibin, kofi. Jaki tam? Turystów, po co dzi... Turystów. Zirk, sir, do snusz, buza, ib, fit. To ma być miasto przemysłowe, a nie turystyczne. Do turystycznego... Help it zebra bravo! Not as old T-blood! Na kolejowe połączenie. A tu mam gdzieś które. O. O sobie nie jest taki głupi pomysł. Gdzie są pociągi, pociągi, pociągi. To nie mogę postawić, tak? Mam za mało spalon, ile to kosztuje. Bardzo fajnie, bardzo. To mi się miasto bardzo prężnie rozwija, tutaj jest wpływy z tego wszystkiego. Jednak są bardzo duże, bo mam wpływ 147 tysięcy. No, a teraz pokażę wam moje miasto, takie pierwsze moje miasto, gdzie już... Przedtem, to był pierwszy miasto, gdzie po raz pierwszy budowałem. To jest głównie na, nie wiem czy turystyczne, nie wiem, więc w każdym razie tam mam bardzo dużo mieszkańców. Rozbudowało się bardzo, dużo firm jest, mam postawiłem uniwersytet, w ogóle takie, jakby tak powiedzieć, wykształcone miasto, tak. To można nazwać wykształconym miastem, jest tam dużo szkół, mam wszystkie chyba szkoły nawet. Jestem cały czas na plusie, tak. Nie wiem, właściwie zaraz zobaczymy, czy jestem na plusie. Bo dawno nie grałem na tym mieście, ono się tam rozwija pomału. Pomału, ale do przodu się rozwija. Zaraz zobaczymy, jak tam się one... Jak tam się ono rozwija. Dalej. Zobaczcie, jakie piękne miasto. Normalnie na sam widok już mi się ono podoba. Mam po prostu full. 152 tysiące mieszkańców. No bo wiecie, że to nie jest zarąbiste miasto. Tu mam taki syf. No, tu mam taki syfek, tu mam elektrownię, tu też, znaczy właśnie mam
dlaczego mam dwie elektrownie. Nie wiem, jak tu na strefie to wygląda. Jest mało, trochę mało jest tych komercyjnych, dobrze pamiętam? Tak, stref komercyjnych dużo jest, przemysłowej i mieszkaniowej. No dlatego mam 150 tysięcy aż tych 150 tysięcy co? Mieszkańców, tak, mieszkańców. Trochę węgla jest, ale nie jest tego dużo. Rudy też, ale znów też nie za dużo. Ropy jest trochę, no. Ale tutaj stwierdziłem, że nie ma sensu. Handel i tutaj mapa turystyki. Tu jest trochę turystów jednak, jest ich jednak troszkę. Tutaj zamkniemy to. No tutaj biorę za węgiel do elektrowni węglowej, bo mam ona najwięcej bierze. Ona największej produkuje energii, bo wiatrowa no nie jest już tak efektywna jak węglowa. Ona produkuje 20 MW, a ta sama sobie produkuje aż 300 MW, czyli jest bardzo, bardzo dużo. Z prądem jest tak, no powiedzmy, trochę jest nadwyżki, ale dlaczego prądu nie ma? Jak tu zrobić? Wygląda moje miasteczko w SimCity, to największe, ten mój największy sukces. Ktoś tu gdzieś ode mnie chce, umieścić park, ok, spoko. Umieścić jakiś wybitny park, sportowy najlepiej, żeby to, jak już to już, nie? Gdzie go postawię, tam gdzieś się nie wyjedzie pół miasta. Nie ma sprawy, mówi się w parku, coś się raduje się. Tu mam poparcie dosyć spore, bo aż 85%. Grę kupiłem kiedy? Nawet nie tydzień jeszcze minął. A tak sobie po prostu grałem. Pomyślałem sobie, ach, nagram jakiś film na YouTube. Tego miasta. Pomyślałem sobie, że od razu nagram. Jestem tutaj, to nagram, włączę frapsa, pogadam sobie sam do siebie trochę. Nie pogadam sam do siebie. Zrobię coś dla was, dla moich kochanych widzów i wpuszczę coś, no, dosyć nowego. Bo Battlefielda przed chwilą wsadziłem, a tutaj SimCity, no... O, Battlefield nie jest już nowością, a SimCity wyszło w marcu, czyli... No, bo teraz już jest, który 2 maj, godzina 14:19, to już tak niecałe 2 miesiące od premiery. No a Battlefield, no 2011 rok, no to jednak jest trochę czasu jest. Jeżeli wiecie, to Battlefield 4 się zapowiada, nieźle. Jako, że jestem użytkownikiem premium, to będę miał dostęp do bety. Więc jak będę miał czas, to na pewno dla was coś z bety nagram. To nie ma, z tym nie będzie problemów. Bo jednak zapowiada się naprawdę duża premiera. Nie ma co. No proszę was, ile może się wczytywać animowanie? No. Jednak to wszystko. Dobra. O, przybyło nam troszkę mieszkańców. 1,5 tony. A tutaj jak... Muszę postawić wodę. Z wodą mam problem, bo wody nie mam dużo, a jest zapotrzebowanie. To wam pokażę, gdzie tu jest woda, bo jest tutaj. Wody naprawdę nie mam dużo. Tu jest trochę, tu jest. No i tu oczywiście musiałem KG Handlu postawić, bo nawet nie zauważyłem. No.
Dobra, postawię nie KG handlu, tylko składy. Skład handlowy. Gdzie bym miał to umieścić? Tu? Tutaj? Nie, to teraz jest różnica. Jeszcze go gdzieś tutaj. Właśnie, a szkołę postawię, a teraz budujemy szkołę poddyplomową. Właśnie z wami zbuduję szkołę poddyplomową. Szkoła poddyplomowa załatwia prawie wszystko. Ile to kosztuje? Lotek? 22 000. To poczekamy sobie chwilę. Ciężarówkę, to ona mi raczej nie wyrobi sama. Bardzo dużo kosztuje. A, 3000. Pozwolę na maksa. I jeszcze fajny znaczek postawię. Ropy tu niestety nie ma. Na ropie wiem, że się dużo. Ropy w ogóle. No trochę tu jest, ale to jest. Nie wiem, czy to jest właściwie ropa. Chyba nie jest nawet ropa. No, praktycznie w ogóle nie mam. Jeżeli się przyjrzycie, ale to co tu się zrobiło, to jest naprawdę bardzo śmieszne. Trzeba więc jak usług. Gdzie tutaj jest? Tu jest. Jezu, kosztuje 7000, no okej. Nadwyżki nie mam i tak mikę po prostu. Mam nadzieję, że ta ruta i to wszystko tam. Trochę tak, wolę.
tutaj dużo ani nic. Chociaż dobra, ja pogram sobie jeszcze trochę. Rap miesiąc, 160 tysięcy, brawo. Moment, ja coś tu chciałem zrobić. Aha, chciałem szkołę podyplomową tutaj jeszcze zostawić. Jest. Tak, cieszę się, radujcie. O Jezus, coś tu mogę dodać? Mogę dodać fajny znak, tak. Zrobić sobie ten znak. I mogę dać uniwersytet, ale uniwersytet, on jest dużo... Nie tak, że dużo kosztuje. To jeszcze kosztuje dużo... utrzymanie, jak dużo kosztuje. No. No wszystko ładnie jest. No nie zrobię tego, jak już tam sobie... No, nie chcę, no. A tu ktoś coś chce. Dobra, ale zbuduję tutaj. Niech wam będzie. Proszę bardzo. Co to? Nowe miasto jest niesamowite. Cieszę się bardzo. Normalnie nie wiesz jak bardzo. Nie umiem tego wyrazić twoim głosem, ale... Cieszę się bardzo, bardzo, że ci się w moim mieście podoba. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Co tu jeszcze może być? Czemu oni tu nie chcą się? A ty czego tu chcesz? Tym swoim parkowodem. Orfi Pezev? Abla Ażnev! Co ty chcesz? Spadaj. Śmiecić mi chce w moim pięknym... Turystyki, transportu, siedziby, tak fajnie. No jak mogę tutaj, mogę sobie zabudować to, coś wyjąłem. Kończymy jeszcze w punkcie przyciągania. Co? Coś tu mogę, co ty? Ja tam co za grubo. Wam serdecznie dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Możecie subskrybować, lajkować, subskrybować, co tylko chcecie. I tak będę zadowolony. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Do widzenia. Pa, pa.